Wieczór beltynowy trwa, władca pierścieni leci, ja obrabiam vloga. Tu jest sorbet mango i lody, a tu proszę bardzo, adwokat, kawówka, bita śmietana i dwa kieliszki. Oh my god, oh my god. O, tu akurat na minę zatrzymałam, super vlog się obrabia, o proszę. Proszę, proszę, jak to wygląda. I co teraz? I lody. W głąb Fangornu. Witajcie ponownie po dłuższym czasie, ponieważ zostało wszystko wymyte, odkurzone, znaczy podłogi, i teraz wybieramy się na spacer. Maseczkę muszę sobie wziąć do torby, dlatego że trzeba znaleźć szyszkę. No, może tak będzie lepiej. Trzeba znaleźć szyszkę, bo będziemy szyszkowniki. Będziemy robić różdżkę Beltane. Dzisiaj jest święto właśnie Beltane'owe, miłosne. Będziemy robić różdżkę razem, wspólnie na kanale. A potrzebna do tego jest szyszka. Tak po prostu. Patyki mam. Trzeba tylko będzie uciąć. I myślę, że będzie ok. Już tutaj się oprzecie na jednorożcu. Proszę bardzo. Oto mój Franek. Cześć Franek. Co tu za orgi jest. Się odbywają? Orgi się odbywają, to już poleguję, ale nie, zbieram się, biorę torbę i lecimy na spacera. Także Dorota coś planuje, strach się bać. A, i właśnie mam tą... Właśnie chciałam pokazać twoje rude że włosy. Mam rudą... Głębnie. Te rude, takie te saszetki dwie położyłam. Jeszcze wiadomo, tam ciało coś tam, ale trochę rudego jest. Tutaj rudy jest mocno. Tam gdzie miałeś blond, masz bardziej mocno. No wiadomo. Ale ładnie. No, tak. Zrobione jak zrobione. Także tak to ten. I pakuję was do torby i lecimy. Właśnie mam, trzeba to obciąć, bo ja bym chciała taki, o, nie za długi. Nie za długi bym chciała. Strasznie długiego tego patola. Od ziemi. Od ziemi. Stań koło niego. Dwa metry ma. Dwa metry ma jak nic. Ale różdżka ma być taka, gdzieś, tak sobie wymarzyłam. No, to weź miała na trzy. Nie, bo ja chcę grubą, bo chcę dokleić tego mojego pindolka. Aha, tego twojego kryształa, co kupowałaś? Tak. I kuleczkę też? Kuleczka nie była za duża, jest ona. Ale miałaś gdzieś jeszcze ja jakąś kuleczkę. Ja mam jakieś małe kryształki, to może coś użyję, zobaczę. Popatrzę, tylko nie wiem, na co ja to przykleję, po pierwsze. Żeby jakoś się trzymało, potem jak obwiążę sznurkiem, to to się będzie trzymać, nie? No ale to trzeba tak dokleić trochę. Także idziemy na spacer, ja dokleję i potem będziemy robić różdżki, bo to muszę dokleić najpierw. Bo to wiadomo, potem ozdobić czy coś, to już jest pikuś, a będziemy robić także. Tak. Także patyś stoi. No. Patol. Ja. A ja do torby biorę. A ja idę się też ogarnąć, znaczy się ten. O Jezus, skąd to się wzięło? To jest mój fiskalny paragon, zamiast być w mojej torbie? Nie, w mojej. Mojej? Nie, ja zbieram. To nawet tak, ale no właśnie. Faktury. To możesz tak, bo to jest ten dzienny, to możesz wziąć. Ta tam do Doroty? Do Doroty. Dokładnie. No to co, zbieramy się. Tak jest. Hrabina się zrudziała. Ładnie. Ja zróżowiałam, ale... Pokażemy. Możesz pokazać. Teraz mogę się pokazywać, bo jestem... O, proszę bardzo. Różowa. La, 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 la. O, super. Tak, dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dzisiejszy outfit of the day jest nieco bardziej sweterkowy, bo jest chłodniej. Spodnie oczywiście w moro. Buty, które tak mogą przypominać trochę glanowatość.
A tak naprawdę są, o proszę bardzo, taki slot kawę, slot kawę. Będziemy w butach biegać, no jeszcze bluzę założę, bo pada. Zobaczcie, jakie to są stare domy, takie uhu, staruszki. Strychy pełne niespodzianek i stare drewno. Same zakamarki takie. Super. I pokażę wam jeszcze jeden. Ten by się nadał na Hogwart, nie? Super, raz tu jest. Właśnie takie stare domki tutaj są. I skwerko skalniaczki. Proszę bardzo, skwerko skalniaczki też mam. O, i blisko ulicy kolejny ładny domek z koronkami, bardzo fajny. Natomiast w oddali las. Odkryłyśmy cukierenkę. Wiem już, gdzie jest jakaś cukierenka. Poniedziałek nieczynny, wtorek, piątek, 9:15, sobota, 9:13. Proszę. Drugiego moja sobota czynna w standardowych godzinach, 9:13. Jutro idziemy na ciacho. Mamy cukierenkę. No i mam taką piękną uliczkę, w której jeszcze nie szłyśmy. Jeszcze nie. O, a tu mamy kolejny domek ze starego stylu. Taki na dwa. Okrągłe rzeczy są. Pokoje muszą być okrągłe. Fajna sprawa, słuchajcie. Ciekawa, ciekawa. I las. O, a tu mamy kolejną sprawę drewnianą. Tam następną sprawę drewnianą. Także my jesteśmy w miejscowości wypoczynkowej. Nieprawdaż? Wow, a tam jaki kolor. No też, zaraz idziemy obejrzeć. Drzewa. Tyle z zasłaniania twarzy i nosa. Nikt mi nie powie, że... A tak na poważnie. Spacerek. Oglądamy okolice. Jeszcze nas tu nie było. No z tej strony nie. To jest taka ostatnia ulica tejże miejscowości. Myślę, że fajna. Zielono, cicho, spokojnie. Jak słychać, niewiele jeździ. Super sprawa. A tutaj to jest feria barw. Zaraz wam pokażę. O, to dopiero było letnisko. Byłoby w letniskowych miejscowościach. No rewelacja. Śmieszne, fajne. Ale jaka trawa. Kuźwa, jaka trawa. Jak byście ją zasadzili? Dajcie nam, dajcie nam dobre rady. Tak? To jest chyba z rolki, co? Nie, to nie jest z rolki, bo rolka widać. Sportowa, jest też. Sportowa, też mam sportową, gówno wyszło. No nieważne, ale trawa zacna. No na razie jeszcze nic nie wiadomo, dobra, no. Dlatego był film, jak nie sadzić trawnika. Do wynajęcia? O, grill. Pięknie zrobiony ten. No, co to jest? Ja tu patrzyłam, czy tu nie zrobić z lotu. A z lotu? Tu. No. Następną razą. No, ja patrzyłam, że jak pani wróci. Ja do domu blisko. Rezydencja do wynajęcia, pokoje są. O, śliczne. No. Z klimatem. No. Trzeba by było przejść i zobaczyć. O, a gdybym mogła wybierać rezydencję? Wszystko, co by przypominało małe dworki. Klasyka. Uwielbiam. Zobaczcie, jak pięknie magnolia kwitnie. Gdzie ona ma liście? Nie wiem, ale kwitnąć kwitnie. Zobaczcie, jak 3 metry od domu, błogi spokój. Ja ciągle tych szyszek szukam. Znaczy, jestem pod drzewami sosnowymi, hello. Aczkolwiek poszukiwanie szyszek trwa, bo... No właśnie, to powinna być taka szyszka, słuchajcie, która przemówi do nas głosem przyrody i powie, to ja, to ja. A do ciebie nie przemawia? Na drzewie. Fajna otwarta. Na drzewie. Czy ona do mnie przemawia? Nie, bo nie ma czubka, ta ma czubek, bardziej do mnie przemawia. Są różne, różne, nie? Różne. Ale malutkie są. No wiesz, patyka też nie mam dużego, nie? Co to jest za kamień? Nie wiem. Co on tu robi? Nie wiem, może tu było coś zburzone, bo trochę tych kamieni jest, nie? Dam, da, dam, da, dam, dam, dam. Da, dam, da, dam.
Ja bym chętnie nawet takie kamienie pobrała na skalniaczek udajawany. To są jakieś, nie wiem. Ale takie... To nawet nie jest chyba kamień, tylko beton. Kawałki jakiś muru czy czegoś. Coś tam chyba. Mhm. Tak to wygląda. Sysunie. Pełno sysuniów, a czasem ta jedna tylko się nada. Ta nie. Ja wiem, że jest mech. Nie wolno w naszym kraju zbierać mchu. Aha, aha. Tak to jest w naszym kraju. O, jestem, dobra. Jestem, bo... Czekajcie, odkręcę was. Jestem. No i co, no, droga i las i drzewa i szyszki i patyka Dorota znalazła jakiegoś. Dorota, szuka bardzo ładnego patyka znalazłaś. Tylko czemu on jest w połowie? O nie, no ładny. Zobacz, jaki ładny patyś. Wow, superasty, nie? No, się ładnie go wyczyści. Super. Taki na różdżkowe rzeczy, no sam raz. Może ja jeszcze znajdę jakiegoś grubego patyka. Grubego. Ja tych patyków mam, ale szukaj, Dorotka, szukaj. Ja też będę szukać. Jestem jakoś słabo zorganizowana. Maleńki to może nie. Ten to jest... Nie. Pęknięte są. Z machem. Nie czuję gościa. Nie czujesz gościa. Tak to jest. Duży. Widzę. Nie, to już tamten wolę, co mam. Tamten jest ładny. To wolę ten, co mam. Ten taki fajny. Trzeba będzie tu przyjść i kory nazbierać, jak będzie trochę suszej. Bardziej sucho. Dlaczego? Już wam mówię, bo będziemy ratować pszczółki. Trzeba korę im położyć i mech do ratowania pszczółek. Ale to trzeba taką małą łopatkę, saperkę kupić. Co? Tu się rozpadał. Aha. Nie, ty masz taki zdrowy i dobrze, bo ja w sumie mam. Zbliżamy się do środka Caritasu, w którym prowadziłam, znaczy byłam wychowawcą na koloniach pierwszych i Nazariusz ostatnich. Ale wspomnienie zostało. Było fajnie. Co miało nie być? Tu jakieś czerwone. To badyl. To by była różdżka chyba przez łeb. Kostur. Za duży. Badylopatyki. Badylopatyki są. Tak. Ten niby fajny, ale też tak zakrętnawat. Nie. Nie, jednak nie. Ten byłby ładny na nakramę, ale to już... Jestem za mokry. Znaczy się wiesz. Właśnie, biorą... można było go wziąć i suszyć, tak, ale... można było go wziąć, obskrobać i wysuszyć parę dni na słońcu. Wszystkie robaczki sobie wychodzą. Robaczki. No bo są robaczki, to są mieszkańcy takich robaczków, w takich patyczkach. Idę do domu. Słyszysz robaczki? Robaczki. Nie chcę. Słyszę robaczki, to nie. No bo zobacz, ile tu jest kory i tych różnych robaczków. Robaczki. Ej, mam jajko. Mam jajko.
Mam jajko, ale nie będę tego ruszać. Może jesteś mam... matką. Nic się nie wykluje przecież z tego. Tam... Mam jajko. Prawdziwe. No nie spadnie mi, ale... I co z takim jajkiem zrobić? No duże, co to mogło znieść? Fajne. I piórko znalazłam. Dzień dobry. Robota różdżkowa. Różdżka nie jest łatwo. Ała, ała. O! Ciało słowem się stało i takie tam. Wiesz, krew musi być, nie? Pani wytłumaczy widzą, do no, czego pani ta dziurka. Dziurka mi jest potrzebna do wsadzenia wsadzenia. Proszę bardzo. Wtedy się wkleja łatwo i obwiązuje jeszcze lepiej. Także już mi jest potrzebna dziureczka, co by się łatwiej. No, no to jest takie skrobanie po prostu jak myszka. Po milimetrze. Po milimetrze. No ale dobrze, no przynajmniej będzie się trzymało, nie? Mogę się teraz obsać kamień w różdżce. Kitol idzie ci pomóc. Kitol to. Kitol też skoczy do skrzynki. Znając życie, taka kocia pomoc. Balkonik wygrał. Wygrał? Nawet nie. To nawet nie chodzi o to, żeby to głęboko, tylko żeby to... Je, żeby chociażby obsadzić, nie? Tak. To będzie leszczyna. Leszczyna ma twarde drewno. Chwilę mi rękę spada. Też mogę poobcinać. Leszczyna ma twarde drewno. Ja nie mam dłutka. Tylko nóż. Jeszcze trochę. Coś tam się daje radę, widzę. Także... Wiśniowy rzemieślnik. Wiśniowy rzemieślnik. Taki... Lekko... Stytłany, ale... Coś tam się skrobie. Coś tam... Coś tam jest. Żeby to przykleić i obsadzić po prostu. Jeszcze kawałek, chociaż. No. Jeszcze troszkę. Nie ma tej ostrości, wszystko mi ucieka, wiesz? Ostrość. Pomyślny aparat reaguje na głos, tak? On bierze ostrość na swoje spodnie, bo jest dużo. Się dzieje. Chyba zamknę jednak ten bar. Tu jest ciepło, nie? Dobra, zrobię parę tych. Do kluczy muszę zrobić parę rzeczy. Do kluczy. Talizmanów znaczy się podróżnych. No, jak wkleisz tam, to będzie się działo. Jak wkleję, to będzie, nie? Żeby weszło bez wklejania też. Ostrość, proszę. Żeby weszło bez wklejania. O. Zaraz podkleję klejem. Super. No. Tak się obsadza. Będzie różdżka bez końca. Ale to coś wymyślę. Bo nie mam kulki. Znaczy, a wiem, żebyśmy mieli gdzieś w łasku malutkie. Te dwie. Ja mam tu różową. Ale nie wiem, czy nie jest za dużo. Zaraz zobaczę.
A tak wygląda całe burdello po robieniu różdżki, bo dzisiaj live na Instagramie i live na YouTubie i różdżkę czyniliśmy, bo jest bardzo dobry czas na czynienie. No i ten bałagan trzeba teraz sprzątnąć. Ciastki są, telefony są, sprzęty, kamery, proszę bardzo, wszystko było. No, a teraz burdello do uprzątnięcia. Ale różdżka wyszła zacna, jeszcze Wam pokażę w lepszych okolicznościach przyrody. Z trochę mniejszego bałaganu Wam pokażę różdżkę. Kryształ do kierunkowania energii. Całość obwinięta sznurkiem, lusterko do odbijania złych energii. Piórko, które znalazłam u siebie na podwórku. Czakralne wstążki. Pod nimi czarność, ale i dyndadełka. Niebieskie i czerwone jako połączenie przeciwieństw. Z jednorożcem pentagramy, piórko i kluczyk. Kolejny pentagram obwinięte kreatywnymi drucikami w postaci dwóch kolorów, czerwonego i niebieskiego, jako zjednoczenie męskiego i żeńskiego pierwiastka. Taką właśnie różdżkę uczknęłam dzisiaj w 2 godziny. A Dorota robi placki ziemniaczane z użyciem w soku wirówki. Nie trzeba było czeć. No. Czeć nie trzeba było. Teraz proszę jajko. Cyk. Jajko, cyk. Jakby było za suche, można dostać dolać tego soku. Soku. Tak, już to dolałam super. Troszkę. Z cebulką oczywiście. Proszę bardzo. Wszystko super. Robot. Dobry robot, nie jest zły. Lecę umyć robota. I love you-jemy go. I love you-jemy robota zawsze. Tak. Robota na pewno. Kicia, co ty też życzysz? Kicia? To, przytuleski. Oj, 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 oj. No chodź, chodź. Jak prowadzi, jak wie. Proszę bardzo. Drze mordę trzeba zatkać. Co zrobić? Uć. Uć. Nie wiem, z jakiego wy jesteście obozu, ale ja jestem z obozu placki ziemniaczane z cukrem przy różdżce. Z cukrem przy różdżce. Z cukrem!